Młyn maszyna w młynach Rotera. Bydgoszcz informuje. Od 8 grudnia będzie można przeżyć na własnej skórze, jak pracowało się dawno temu w młynie. Tego dnia otwarta zostanie kolejna stała ekspozycja w młynach Rotera. Pierwsze były węzły, opowieść o mieście nad rzeką. Zapraszamy całe rodziny na wystawę Młyn maszyna. To jest nowa wystawa stała w młynach Rotera. Wystawa w konwencji Centrum Nauki Popularno-Naukowa, gdzie można się czegoś nauczyć, można też dobrze spędzić czas, uczyć się przez zabawę. Otwieramy tę wystawę 8 grudnia i 9 grudnia w sobotę. Zapraszamy na takie wielkie święto nauki. Będą pokazy popularno-naukowe, będą warsztaty, wykłady. No a wystawa od tego czasu będzie już dostępna dla Państwa codziennie. Wystawa Młyn Maszyna to natomiast miejsce do samodzielnego eksperymentowania, odkrywania zjawisk fizycznych i praw rządzących materią. Posłużą temu specjalne urządzenia zaprojektowane na potrzeby ekspozycji. Trzeba ich dotykać i używać. Wtedy pokażą, jak działały maszyny pracujące w młynach i jak wyglądał proces produkcji od ziarna do mąki. Urządzenia, które znajdują się w sali, to 20 stanowisk interaktywnych, które służą do samodzielnego eksperymentowania. Tutaj wszystkiego można dotykać, można się zainspirować. Czytaj więcej na www.bydgoszcz-informuje.pl.